Rozdział trzeci. Dyrektor Igor Ordon został zamordowany. To pański pracownik, dyrektorze. Major przyglądał się Wessalowi, obserwował jego reakcję. Inżynier Wessal nie wzbudził sympatii majora. Jego sposób bycia był szorstki, impertynencki. Trochę trwało, zanim inspektor przedarł się przez kordon przepustek woźnych sekretarek i wreszcie znalazł się w jego gabinecie. Wessal był zaskoczony. Pobladł mocno, bezmyślnie wpatrywał się w inspektora zanim wyjąkał. Czytałem nekrolog, ale nie sądziłem, że to morderstwo. Jak to się stało i kto to popełnił? Został otruty. Nie wiem jeszcze, kto zabił. Chciałem uzyskać od pana kilka informacji. Prowadzę śledztwo w tej sprawie i chciałem prosić pana o udzielenie pomocy. Oczywiście, zgodził się Wessal. Słucham pana. Czy pan wie, za co Ordone siedział w więzieniu? Znany mi jest fakt, że siedział, ale za co? Nie interesowałem się tym bliżej. Przyznam się panu, że niewiele mnie to obchodziło. Ważne dla mnie były jego kwalifikacje zawodowe. A nie kryminalna przeszłość. Inspektor odniósł wrażenie, że Wessal nie powiedział prawdy. Jak dawno i w jakim charakterze Ordon pracował u pana? Od blisko dziesięciu lat jako projektant i konsultant a od trzech lat już tylko jako konsultant na pracach zleconych. Więc praktycznie od trzech lat nie był pracownikiem zakładów? Nie był. Przyznał Wessel: Sam zrezygnował z pracy projektanta, czy też stało się to z innych przyczyn? Sam nawet starałem się go zatrzymać, ale nie zgodził się. Jego prywatne prace przynosiły mu znacznie więcej satysfakcji, no i pieniędzy. Potrzebował więcej czasu, a stały etat u nas zbyt go absorbował. Byłem zadowolony, że zgodził się chociaż na pracę konsultanta. Proszę pana, można samemu zrezygnować z pracy, a może to być w rzeczywistości sytuacja przymusowa. Sądzę, że pan mnie rozumie? Doskonale, uśmiechnął się ironicznie Wessal. Nie, jego decyzja nie była powzięta pod presją. Jak już mówiłem, usiłowaliśmy go zatrzymać przyznaniem maksymalnego wynagrodzenia, na jakie pozwalają nasze przepisy. Proszę mnie dobrze zrozumieć, ja nie wyrzucam świetnych fachowców, wyskandował, bez względu na to, kim oni są. To był artysta. Czy był również świetnym fachowcem w dziedzinie ceramiki przemysłowej? To zdaje się dość odległe dziedziny. Nie tak znowu odległe, jak pan sądzi. A Ordon był również znakomitym fachowcem w ceramice przemysłowej. Śmiem twierdzić. Że jednym z najwybitniejszych. Jaką opinię wystawiłby mu pan jako pracownikowi? Wybitny fachowiec, nieobowiązkowy, bałaganiarz. Za bardzo lubiący wódkę, przez co nieraz szwankowała praca. Wymieniłem wódkę tylko dlatego, że w jego przypadku rzutowała poważnie na rytm pracy. W innym razie picie lub nie picie wódki uważam za prywatną sprawę, zastrzegł się wessal. Czy bywał pan w pracowni Ordona? Niejednokrotnie. W jakich celach? Zapewniam pana, że nie w towarzyskich, wessal roześmiał się z przymusem. Ale nie rozumiem, dlaczego to pana interesuje? Czy zna pan ten typ pieca ceramicznego, który stoi w pracowni Ordona? Czy rzeczywiście to taki nowoczesny typ, jak rzekł to biegły inżynier? Zresztą pracownik pańskich zakładów? Świetnie znam i ten typ, i wiele innych. Jestem z zawodu ceramikiem, proszę pana. Ale co do jego nowoczesności Owszem, jest nowoczesny, ale jest już kilka dużo nowszych typów. Kiedy pan ostatni raz widział Igora Ordona i w jakich okolicznościach Czy to przesłuchanie zniecierpliwił się Wessal Nie. Przesłuchania prowadzę inaczej. Mniej uprzejmie, czy bardziej zwięźle. Uśmiechnął się. Złośliwie wessal. Po prostu inaczej, powiedział spokojnie major. Więc może mi pan odpowie? Chwileczkę, poprosił wessal już innym tonem. Muszę sobie przypomnieć. Przewracał kartki dużego terminarza. 2 stycznia upłynął termin pilnej pracy, jaką miał wykonać Ordon dla zakładów, powiedział wreszcie Tak, zgadza się. 2 stycznia. Najpierw wysłałem gońca, który wrócił z wiadomością, że ocena projektów będzie gotowa na wieczór. Wieczorem wstąpiłem sam. Byłem 2 stycznia u Ordona. Mówiąc nawiasem, nie zrobił tej oceny. I od tego wieczoru już go pan więcej nie widział? Byłem u niego jeszcze raz w tej samej sprawie, ale nie zastałem go. Czy to nie było trzeciego stycznia? Nie pamiętam daty. Nie zdziwiło pana, że Ordon nie pokazał się w zakładach? Nic pan nie robił, aby uzyskać tę potrzebną, terminową pracę? Posyłałem jeszcze końca, ale to okazało się bezskuteczne. Pracownia była zamknięta. A że nie zdziwiło? Nie. Ordonowi zdarzały się takie historie. Już mówiłem, że był nieobowiązkowy. Nawet więcej, był mało odpowiedzialny. To była jego wada, którą rekompensowała jego wiedza i talent. Czy dla wszystkich pracowników jest pan tak pobłażliwy, czy po prostu Ordon miał u pana specjalne względy? Wessal zmieszał się. Cenie fachowców. Powiedział nieprzekonywająco. No, dobrze. A jak to odbijało się na pracy zakładów, za które jest pan odpowiedzialny? Z powodu nieobowiązkowości Ordona nie zdarzały się kłopoty w produkcji? Czy mam rozumieć, że praca konsultanta jest tak mało ważna, że praktycznie nie ma wpływu na produkcję? Tego nie powiedziałem. Jeśli zdarzały się ważne prace, mogące mieć natychmiastowy wpływ na produkcję, wzywałem Ordona do zakładów. Nie wychodził dotąd, dopóki nie zakończył pracy, za tego rodzaju konsultacje wynagrodzenie było znaczne. Bardzo oryginalny sposób, orzekł major. A ta konsultacja, którą miał zrobić na drugiego stycznia, nie była aż tak ważna? Czego dotyczyła? Zna się pan na ceramice? zapytał sceptycznie Wessal. Ani trochę. Ale jeżeli mi pan popularnie wyjaśni, to mam nadzieję, że do mnie dotrze. W doświadczeniach jest pewien rodzaj surowca ceramicznego, który mam zamiar wprowadzić do produkcji. Jeżeli doświadczenia wykażą jego przydatność, będzie to przewrót w przemyśle ceramicznym i nie tylko w ceramicznym. Zbyt to jest skomplikowane, żebym mógł wytłumaczyć inaczej niż na przykładzie. Jeżeli eksperyment uda się, to na przykład będziemy mogli niejednokrotnie zastąpić szereg wyrobów, w których dotychczas stosowane są diamenty, kompozycją, nad którą pracujemy. Rozumie Pan? Powiedzmy, wiertła do wiercenia szybów naftowych. To tworzywo ceramiczne, oczywiście po dość złożonym procesie produkcyjnym będzie miało twardość diamentu, Wessal zapalał się w miarę mówienia. Teraz można było uwierzyć, że mimo niechęci do Ordona mógł starać się o jego współpracę. Teraz rozumiem, powiedział inspektor. Czy Ordon był współtwórcą tego odkrycia? Był tylko konsultantem. Może nieco zadobitnie podkreślił wessal. Pomysł i opracowanie należy do mnie. Czy to jest zapis tego rewelacyjnego tworzywa? Major położył przed nim pakiecik fotokopii formuł chemicznych, znalezionych w pracowni Ordona. Twarz Wessala zmieniła się, gdy zobaczył te fotografie. Niedowierzanie, osłupienie, przerażenie i gniew. Skąd pan Toma? Wykrztusił, nie panując nad sobą. Major wyjaśnił: Ach, tak, ochłonął Wessal Tak, oczywiście, sprawiał wrażenie, że nie bardzo wie, co powiedzieć to jest ten zapis. Ordon miał go przejrzeć i przeprowadzić pewne praktyczne próby z tym tworzywem. To właśnie miała być ta praca, której już nie wykonał straciłem znakomitego konsultanta panie majorze czy to są jedyne egzemplarze tego zapisu? Ależ skąd? To są tylko kopie. Właściwy zapis jest u mnie. Zaraz panu pokażę, oznajmił z niespodziewaną gotowością. Lekko drżącymi rękoma otworzył kasę pancerną i wyjął kartonową teczkę. Nerwowo przerzucał arkusze papieru gęsto zapełnionego chemicznymi symbolami. Czy u Ordona był oryginał? dowiadywał się major. Nie. Przy jego bałaganiarstwie. Mógłby go gdzieś zaprzepaścić. Dlatego zrobiłem te kopie. Czy może mi Pan je zwrócić? Oczywiście, ale jeszcze nie teraz. Mam nadzieję, że nie dostaną się w niepowołane ręce. Widzi Pan, jeszcze nie mam patentu na to odkrycie. Jest ono w stadium eksperymentów. Chciałem je zgłosić dopiero wówczas gdy zdobędę przekonanie o pełnym sukcesie. W tej fazie doświadczeń to jeszcze przedwczesne. Inspektor uspokoił go. Co pan może powiedzieć o Ordonie jako człowieku? Zmienił temat major. Chciałbym usłyszeć pańską prywatną opinię o nim. Nie mam o nim prywatnej opinii. Poza sprawami zawodowymi nie zajmowałem się Ordonem, nie interesował mnie. Nie przyjaźniłem się z nim. To wszystko. Wessal mówił spokojnie, opanowanym głosem, jednak niezupełnie udawało mu się ukryć wewnętrzne napięcie. Współpracowaliście, panowie, dość blisko około dziesięciu lat, to wiąże. Czasami prowadzi do trwałej przyjaźni, a na pewno wyrabia pogląd na drugiego człowieka. Przykro mi, że pana rozczaruję. Ale w moim przypadku żadna z wymienionych przez pana okoliczności nie zaistniała. Widocznie nie było odpowiedniego klimatu. Uśmiechnął się cierpko. Widzi pan, przed kilku laty dla niego opuściła mnie żona. Więc rozumie pan, że nie miałem specjalnych powodów do sentymentu. Oczywiście. Moje zupełnie osobiste sprawy nie mogą rzutować na sprawy zawodowe. Dlatego kim innym był dla mnie Igor Ordon. Wybitny ceramik a zupełnie kimś innym mąż kobiety, z którą przeżyłem kilka lat i z którą miałem syna. Tego drugiego wolałem nie znać i byłem konsekwentny. W mojej sytuacji jedyne, co mogłem zrobić, aby upokorzenie nie było jeszcze dotkliwsze, to nie interesować się nim. Więc nie kłamie, gdy mówię, nie mam prywatnej opinii o tym człowieku. Przepraszam, nie chciałem panu zrobić przykrości usprawiedliwił się major. To sprawy tak odległe, że już nie bolą, uśmiechnął się ze znużeniem tamten. Notatki majora Korosza. Dyrektor Wessal kłamie. Prawie wszystko, co mi powiedział, to kłamstwo. Przede wszystkim nieprawdą jest, że Igor Ordon był mu obojętny. Gdyby nienawiść mogła zabijać, Igor Ordon umarłby dziesięć razy od nienawiści Wessala. Jerzy Wessal jest chorobliwie ambitny, Ordon śmiertelnie ugodził te ambicje. Jerzy Wessal kochał swoją żonę. Oprócz ceramiki była jego jedyną namiętnością. W jego życiu prawdopodobnie była jedyną kobietą, Ordon zabrał mu tę kobietę. Jerzy Wessal po dziś dzień nie przestał kochać Moniki, tym bardziej, że jest dla niego nieosiągalna, ale nie wyzbył się nadziei. Że ona wróci do niego. Jeżywes Wessal jest mściwy, latami pamięta urazy. Ta opinia jest o nim zgodna, ale tak jak potrafi być konsekwentny w niszczeniu swoich wrogów, tak samo bywa wierny przyjaźniom. Nie zapomina ani dobrego, ani złego. Jerzy Wessal nie mści się bez przyczyny. Oczywiście powody bywają bardzo subiektywne. Ma wrogów ale nie więcej niż przeciętny człowiek o jego pozycji i na jego stanowisku, ale ma także oddanych przyjaciół. To nieprawda, że nie interesował się Ordonem i że nie zajmował się nim. Stanowisko Wessala miało olbrzymie znaczenie w procesie tępienia Ordona. Wessal, wybitny fachowiec, ceniony w ministerstwie, mający tam przyjaciół, ceniony przez kolegów dyrektorów z tej samej branży. Konsekwentnie uniemożliwiał Ordonowi otrzymanie pracy w innych placówkach przemysłowych tego typu. Wszystkie zakłady ceramiki przemysłowej praktycznie były przed Igorem Ordonem zamknięte. Nie tylko nikt z kolegów dyrektorów nie przyjąłby Ordona na stałe do pracy, ale nikt, żaden zakład nie powierzył mu żadnej najmniejszej nawet pracy zleconej, najnędzniejszej chautory. Wszędzie śladem Ordona szła na opinia dyrektora Wessala. Trzeba przyznać, że nie nieoszczercza, oparta na faktach. Otóż Igor Ordon zabrał kiedyś z zakładów jakieś cenne i rzadkie narzędzia. Trudno ustalić, czy chciał je tylko wypożyczyć, czy ukraść. Dyrektor Wessal był w porę i dokładnie poinformowany o tym fakcie. Znaleźli się świadkowie. Ordona zatrzymano z dowodami. Sprawa kwalifikowała się do śledztwa prokuratorskiego. Biorąc pod to uwagę jego poprzedni wyrok, sytuacja Ordona była tragiczna. Dyrektor Wessal wielkodusznie zatuszował skandal, ale wymusił na Ordonie pismo, w którym ten przyznawał się do kradzieży. Przyznanie spoczęło w safesie dyrektora Wessala. W prywatnych opiniach powtarzało się: sądownie karany. Udaremniona próba kradzieży na terenie tutejszego zakładu. Nieuczciwy, nieobowiązkowy, alkoholik. Brak dyplomu ze specjalności w ceramice. Mierny samouk praktyk. Opinia dyrektora Wessala zamknęła przed Ordonem wszystkie furtki do zakładów ceramiki przemysłowej. W tej dziedzinie Ordon nie mógł eksperymentować. Do tego potrzeba było świetnie wyposażonych laboratoriów, pracowni, kwalifikowanego personelu pomocniczego. A to wszystko było do dyspozycji tylko w zakładach. O stworzeniu podobnych warunków w prywatnej pracowni nie było co marzyć, koszty szły w miliony złotych. Ale Igorordon jest pełen inwencji. Igorordon jest nieprzeciętnie zdolny. Igorordon, ceramik uciekł, tak, uciekł w ceramikę artystyczną. Zapewnia mu to niezależność i wciąż rosnącą sławę. Nienawiść dyrektora Wessala jest czynna, dosięga go i tu. Wprawdzie nie może go od razu pozbawić wszystkich zamówień, ale znowu rozsnuwa się niewidzialna, pajęcza siatka zależności. Sypią się sprawy sądowe za niedotrzymanie terminów. Przy usposobieniu i gora Ordona te wykroczenia zdarzają się nader często. Kontrahenci zrywają umowy na zlecone prace, dyskwalifikują prace już wykonane. Chciałem wiedzieć, Czyje ręce piętrzyły te przeszkody? Już wiem. Za tym wszystkim krył się dyrektor Wessal. Dyrektor Wessal ma przyjaciół, ma wielu oddanych sobie ludzi. Uderzenia idą jedno za drugim. Ordon nie ma pojęcia, od kogo je otrzymuje. Dyrektor Wessal w tym czasie korzysta ze współpracy Ordona. Nie rezygnuje z niej. Dlaczego? Masochistyczna przyjemność oglądania rywala. Pragnienie obserwowania, jak łamie się kariera Ordona? Bardzo możliwe, że i to, ale w dalekiej perspektywie. Na razie Igor Ordon wprawdzie ma poważne kłopoty, ale nie grozi mu zupełna ruina. A więc co? Dyrektor Wessel pracuje nad wynalazkiem i pomoc Ordona jest mu niezbędna. Przemawiają za tym fakty. 1. Fotokopie. Dlaczego tak się Wessal przeraził, gdy je zobaczył? Nie przewidywał, że znajdą się one u Ordona? 2. Na fotokopiach były inne formuły, inny ciąg reakcji chemicznych niż na tych rzekomych oryginałach. Wessal popełnił błąd, że mi je pokazał. Uspokoiła go moja rzekoma ignorancja w dziedzinie ceramiki. 3. Dyrektor Wessal nie dawał nigdzie do wywołania tych fotokopii. Sam nie para się fotografią. Sprawdzono. Kłamał. Kto robił tę fotokopię? 4. Dyrektor Wessal jest surowym i bardzo wymagającym zwierzchnikiem. Skąd ta miękkość i ustępstwa na rzecz człowieka, którego śmiertelnie nienawidził? 5. Dyrektor Wessal bardzo często odwiedzał pracownię Ordona, przesiadywał tam do późna. Wniosek ten rewelacyjny wynalazek nie jest samodzielną pracą dyrektora Wessala. W najlepszym wypadku jest wspólnym odkryciem Wessali i Ordon. Jestem skłonny przypuszczać, że to jest odkrycie Ordona. Wessal tylko udzielił mu pomocy. Nie wolno zapominać, że Ordon nie mógł eksperymentować, bo brak mu warunków ale dyrektor Wessal może do jego dyspozycji stoją wszelkie urządzenia, materiały i personel zakładów. Dyrektor Wessal postanowił zostać jedynym wynalazcą. Daje to zaspokojenie ambicji, sławę, ale przede wszystkim piekielną uciechę, że odebrał to wszystko znienawidzonemu człowiekowi. Pieniądze za ten patent na pewno znaczne są chyba dla niego sprawą drugorzędną. Ale Igor Ordon usiłuje się bronić. Robi fotokopię zapisu chemicznego w tajemnicy przed Wessalem. Chce obronić swoje prawa do wynalazku. Dyrektor Wessal dnia 3 stycznia był widziany nie tylko przez Wincenta Aniołka. Późnym wieczorem opuszczał pracownię Ordona. Nie przyjechał swoim służbowym samochodem, mimo że to jest jedyny środek lokomocji, jaki uznaje i jakim najczęściej się posługuje. Dyrektor Wessal ma bardzo łatwy dostęp do trucizny. W jego zakładach używa się cyjanku przy eksperymentowaniu doświadczalnym. Dyrektor Wessal nie pije alkoholu w postaci wódki. Dyrektor Wessal pije wyłącznie wino, ale zdecydowanie nie lubi czerwonego bordo. Dyrektor Wessal w Delikatesach na Mokotowie w pobliżu swego domu kupił w dniu 3 stycznia butelkę czerwonego bordo. Potwierdziła to ekspedientka i kierowniczka stoiska, które znają swego klienta i jego wieloletnie gusta. Były zdziwione tym zakupem. Nawet zrobiły stosowną uwagę. Wessal odparł, że to wino da komuś w prezencie. Płaszlaki są bardzo poważne. Major Korosz zaprosił dyrektora Jerzego Wessala na przesłuchanie do komendy. Pana zdaniem Gordon był wybitnym fachowcem w dziedzinie ceramiki przemysłowej, stwierdził major na wstępie. Oczywiście, już to panu mówiłem. Wobec tego, co znaczą te poufne opinie, które znajdują się prawie we wszystkich zakładach ceramicznych? Opinie podpisane przez pana Major od niechcenia wskazał plik fotokopii. Wessal milczał, bardzo blady i kompletnie zaskoczony. Inspektor ponowił pytanie: Mogę zrozumieć te niepochlebne opinie o Ordonie? Podjął po chwili Major, poza jednym stwierdzeniem: Mianowicie, że był umiernym fachowcem. Dlaczego pan to zrobił? Chciałem mu zepsuć przynajmniej karierę za to, że zepsuł mi życie. To chyba niewspółmierna rekompensata. Wszystko i tak przychodziło mu zbyt łatwo, bez wysiłku. Ma pan u siebie dokument, powiedział major, w którym Igor Gorordon przyznaje się, że ukradł cenne narzędzia, własności zakładów. Ja protestuję, przerwał wzburzony wessal. Protestuję wobec takich metod. Jakim sposobem zna pan zawartość mego sefesu? Bardzo prostym i legalnym, powiedział spokojni major. Zaręczam panu, że legalnym, podobnie jak i te poufne opinie. Ale do rzeczy. Igor Ordonu kradł, zgoda. Dlaczego wobec tego nie skierował pan sprawy do prokuratora? Groziłoby mu więzienie, wyjaśnił Wessal. recdywa czy jak wy to nazywacie? Żal mi go było. A w jakim celu wymusił pan na nim to oświadczenie? Żeby się bał. Żeby na przyszłość bał się kraść. Aha, w celach wychowawczych. Proszę pana, kto jest rzeczywistym wynalazcą tego rewelacyjnego tworzywa ceramicznego? Wessal znowu nie odpowiedział. Wbił oczy w swe splecione dłonie i milczał. Wobec tego proszę o wyjaśnienie. Dlaczego zapis chemiczny na fotokopiach różni się od zapisu pańskiego oryginału? Gdzie jest to oryginał zapisu, z którego powstały fotokopie? Zmienił pytanie major. U mnie, powiedział Wessal, czy ten zapis na fotokopiach powstał wcześniej czy później niż ten, który mi pan pokazywał u siebie? Wcześniej. Kto go wykonał? Czyj to pomysł i co oznacza? Jak pan wie, nie znam się na ceramice. To jest pomysł tego tworzywa, bardzo jeszcze niedoskonały. To zaledwie cień tego odkrycia. Ale kto wpadł na cień tego pomysłu? Ja to mój pomysł powiedział rozpaczliwie Wessal. A. Ordon chciał go przywłaszczyć. Kiedy w jakim czasie wpadł pan na ten cień pomysłu i udokumentował go? Proszę sobie przypomnieć przynajmniej rok około 1954 roku oczywiście mogą być różnice kilku miesięcy. Znalazłem notatki Ordona z roku 1952, tuż po jego wyjściu z więzienia, gdy jeszcze nigdzie nie pracował z tym cieniem pomysłu. Niedoskonałym, bo nie miał warunków, aby eksperymentować. Więc czyj to wynalazek? Przyznaję, że myśl rzucił Ordon, ale dalsza praca to moje, wyłącznie moje dzieło. Bronił się z rozpaczą wessal. On ze swoim usposobieniem nie byłby zdolny doprowadzić czegokolwiek do końca. Więc po co zabiegał pan o te konsultacje u Ordona? Zapytał z przekąsem major. W jakim celu chciał pan pracować z człowiekiem nieobowiązkowym? Miernym fachowcem, pijakiem, notorycznie niedotrzymującym terminów. A do tego z człowiekiem ze wszechmiar panu nienawistnym. Po co te żałosne kłamstwa? Przecież rzecz jest oczywista, że ten wynalazek to pomysł i praca Ordona. Nie przeczę, mógł mu pan pomóc, ale tylko pomóc. Wessal już nie usiłował się bronić. Czy lubi pan czerwone bordo? Zmienił temat major. Wessal spojrzał na inspektora, jak gdyby chciał zorientować się, czy w pytaniu Korosza nie kryje się pułapka. Nie. To znaczy. Niespecjalnie. Ale co to ma do rzeczy? Nic. Chcę wiedzieć, czy pan lubi czerwone bordo, czy pan je często okupuje. Nie. Stanowczo zaprzeczył Wessal. W styczniu kupował pan butelkę bordo w Delikatesach na Mokotowie. Nawet zapytany, wyjaśnił pan ekspedientce, że to ma być prezent. Komu pan dał w prezencie butelkę czerwonego bordo? Asystentce Ordona, Ewie, odpowiedział bez namysłu Wessal. Ta młoda osoba tak lubi czerwone bordo? Zdziwił się major. A Ordon, czy też był amatorem tego wina? Też, potwierdził skinieniem głowy kiedy pan wręczył ten prezent. Czy przypadkiem nie 3 stycznia wieczorem? Dowiadywał się major. Możliwe, powiedział ostrożnie Wessal. Nie pamiętamy dokładnej daty. A wtedy wieczorem, gdy podarował pan to wino, czy ono zostało wypite? Tak, przyznał skwapliwie Wessal. Kto pił to wino? Ordon, Ewa, no i ja. Wypiliście całą butelkę? Tak, całą butelkę. Znowu ta skwapliwość w potwierdzeniu. Kto wyszedł pierwszy od Ordona tego wieczora, Ewa czy Pan? Wyszliśmy prawie równocześnie z Ewą. W poprzedniej rozmowie stwierdził Pan z całą stanowczością, że był Panu Ordona 2 stycznia i później więcej Pan go nie widział. Dlaczego Pan nie powiedział o tym wieczorze z winem? Zapomniałem. Nie sądziłem, że to dla pana ważne, poprawił Wessal. A to równoczesne wyjście z Ewą jak wyglądało? Wyszliście państwo razem? Nie. Ewa wyszła kilka minut wcześniej, bo przyszła pani Opałko. Obie panie nie lubią się, a właściwie pani Opałko nie znosi Ewy. Więc ja też pożegnałem Ordona i wyszedłem. Pani Opałko pozostała. Wiedział pan, za co Ordon siedział w więzieniu? Inspektor raczej stwierdził niż pytał. Tamten potwierdził skinieniem głowy. Czy Monika Wessel również wiedziała? Nie wiem, czy jej Ordon powiedział. Sądzę jednak, że nie. A pan nie zawiadomił o tym swej byłej żony? Nie. Może mi pan wierzyć, że nie. Zgaszonym głosem zapewnił wessal. Prawda, psułem mu opinię, gdzie tylko było można, ale nie fabrykowałem oszczerstw. Tylko nie ukrywałem rzeczywistości, zastrzegł się. Ale nie przed nią. Domyśla się pan dlaczego? Nie czekał na odpowiedź majora, ciągnął dalej. Monika i tak nie uwierzyłaby mi. Jedyne, co spowodowałbym, to tylko jeszcze większą niechęć do siebie. Ambulatorium pańskich zakładów używano do doświadczeń cyjanku. Wessal potwierdził skinieniem głowy. Igor Ordon został otruty 3 stycznia cyjankiem potasu podanym mu w kieliszku czerwonego bordo, stwierdził inspektor. Wessal przez chwilę nie mógł wykrztusić słowa, później zatrzepotał rękoma, jak gdyby chciał odepchnąć oskarżenie. Wreszcie przemówił przerywanym, ze zdenerwowania głosem: Wszystko to wygląda logicznie, jak matematyczny ciąg, ale pan się myli. Pan się tragicznie dla mnie myli. Panie majorze, ja go nie zamordowałem. Wszystko, co powiem, będzie okropnie nieprzekonywujące. Pan mi nie uwierzy. Nienawidziłem Ordona, to prawda. Nienawiść która zabija, nie jest pełną nienawiścią. Ja chciałem, aby ten człowiek żył. To się panu wyda paradoksem, a jest to najprawdziwsze. Gdybym wiedział, że mu grozi śmierć, uratowałbym mu życie. Nie jeden raz, a dziesięć razy. Jego śmierć nie sprawiła mi satysfakcji. On powinien żyć długo, bardzo długo i umierać powoli. W każdej minucie tego długiego życia. Abym mógł zobaczyć jego zupełny upadek, jego unicestwienie. Jeszcze kilka lat, ja jestem cierpliwy, gdyby zrobił się stary, gdyby już nie mógł żerować na kobietach. Zobaczyłby pan, co by się stało z Igorem Ordonem, podstarzałym gigolakiem, czarusiem, enfant terrible. Szmata, zupełna szmata, strzymp. Jeszcze trochę, a i ona przekonałaby się, że to oszust i zero. Stanowczo za wcześnie on umarł i tym razem poszczęściło mu się jak zawsze. Umknął mi. Wessal przestał panować nad sobą.